Ja pierwszy raz usłyszałem Ewangelię w wieku 16 lat na ewangelizacji. Była transmisja satelitarna Billy'ego Grahama. Ja wtedy, jakoś mnie to ruszyło, przyszedłem wtedy na modlitwę. Nie wiem, czy ja się wtedy nawróciłem. Nie wiem, czy to było dużo później, być może. Ale przez 3 lata funkcjonowałem jakoś w jakimś tam kościele protestanckim, jednym później drugim. Ale stopniowo odchodziłem jakby od tego. Ja nie widziałem jakby tego, o czym była mowa. Było dużo mowy o mocy Bożej, o uzdrowieniach i tak dalej, o uwolnieniach, ale ja tego nie widziałem. Widziałem może tam raz jakieś uwolnienie spektakularne i mówię to. Po tej sytuacji ja wiedziałem, że jest ten świat duchowy, ale po tych 3 latach jakby stopniowo ja odchodziłem od tego. Szedłem sobie w swoją stronę, żyłem jakby swoim życiem. Uzależniłem się od narkotyków, zażywałem tam dużo różnych substancji, uzależniony byłem od marihuany i amfetaminy później. I żyłem tak przez jakieś 18 lat po swojemu. Jakoś tym funkcjonowałem sobie. Miałem taki okres, że nie robiłem nic innego, tylko ćpałem i nie pracowałem nic więcej. Taki niedługi. Później jakoś z tego tam sobie wybrnąłem i żyję sobie jakoś tak po swojemu. Najważniejsze dla mnie były imprezy, muzyka i, no i tym wszystkim ćpanie jeszcze. No i po tych kilkunastu kolejnych latach, po kolejnym kryzysie takim, który miałem kilka w swoim życiu, stwierdziłem, że dosyć mam takiego życia. No i że wracam jakby. Ja przez ten czas, cały czas ja wiedziałem, że jest ten Bóg. Jedyne, co ja wiedziałem, to to, że to jest ten Bóg. Że to jest prawda, to, co jest napisane w Biblii. I to mnie tylko trzymało jakby. Miałem wiele takich sytuacji, że nie widziałem wyjścia z sytuacji. Nie wiedziałem, jak mam sobie po prostu poradzić, ale trzymało mnie to, że ja wiedziałem, że to jest prawda i to jest ten Bóg. I jakby wiedziałem, że zawsze się mogę do Niego zwrócić. No i przyszedł taki moment, kolejny kryzys, że ja się zwróciłem do tego Boga. Jakieś 3 lata temu z hakiem może. No i powiedziałem, że oddaję mu jakby swoje życie tak na poważnie, tak naprawdę. Nie chcę już żyć sobie po swojemu i nie chcę. Ja miałem duży chaos w życiu, niby tam to jakoś ogarniałem sobie, miałem pracę, później miałem mieszkanie i tak dalej, ale tak naprawdę to był jeden wielki chaos. Ja sobie z niczym do końca nie radziłem, nic nie miałem pewnego w swoim życiu. No i chciałem jeszcze powiedzieć, że odkąd odkąd oddałem swoje życie, usłyszałem nauczania Artura, i jakby od początku ja wiem, że to jest prawda, to co mówi Artur, jakby to co słyszę. Nawet jak to były rzeczy takie, które mnie, może to zbyt ostre słowo, zszokowały, ale takie, których nigdy wcześniej nie słyszałem tak naprawdę. To w ogóle jest zupełnie, są nauczania, rzeczy, których nie miałem pojęcia wtedy, przynajmniej te 18-20 lat temu. I nawet jak niektórych rzeczy nie rozumiałem na początku, to ja wiem, że to jest prawda. I dlatego postanowiliśmy z żoną jakieś w listopadzie zeszłego roku, że się tutaj przeprowadzimy, te 400 ponad kilometrów. Chcemy być tutaj w tym kościele i pokonać tego Boga, tak jak tylko to możliwe tutaj, będąc na ziemi. Dlatego. To bardzo ważna rzecz, Stewek powiedział, że tyle lat. Wiecie, ja właśnie wierzę w tego rodzaju, że jest spotkanie. Te spotkanie, to jest też co Michał dzisiaj mówił wcześniej. I potem widać tutaj usypka, te 18 lat gdzieś chodzenia w świecie. Wiecie, ja słyszałem wielu ludzi, którzy mówili, no bo on realnie nie oddał życia Jezusowi. Tylko życie, że ja, jak słyszą o takim człowieku, wiecie, tylko że ja wiem jedną rzecz, że to, co sobie powiedział, bardzo ważną sprawę, że ja cały czas, będąc w świecie, wiedziałem, tak, że w tej Biblii jest prawda i to mnie trzymało w ogóle przy życiu. W ogóle, co wiecie, zauważyli tą bardzo ważną rzecz. Jezus powiedział, ja jestem prawda. Ja jestem prawda. Mogło nie być doświadczeń różnych, mogło nie być różnych rzeczy. Mogło być życie w grzechu totalnym.
ale gdzieś wewnątrz człowieka tlił się zapalony przez Ducha Świętego ogień. Rozumiecie? Pamiętaj, że Jezus jest sprawcą i dokończycielem wiary. I co On otworzy, tego nikt nie może zamknąć. Nawet Ty sam. Rozumiesz? Bo to jest w Ciebie wbudowane. Po prostu. Spotkanie z Bogiem czyni człowieka zupełnie innym. Nawet jeśli przez wiele lat, jeśli gdzieś nadal człowiek błądzi, ale jeśli jest spotkanie, tak, to to będzie się utrzymywało. Jak nie ma spotkania, to można sobie chodzić do kościoła, rozumiesz? Robić sobie wszystkie pobożne rzeczy, tak? I gówno z tego będzie. Dobre słowo, podtrzymujące teraz w tej sytuacji.